Dzień wschodzi z Dziennikiem Wschodnim. Krzysztof Kot, dzień dobry. Witamy po długiej majówce i czas wrócić do szarej, brutalnej rzeczywistości. Niestety ta majówka nie była bezpieczna, jeśli chodzi o drogi, a nie bez powodu akurat mówię o tym, ponieważ dzisiaj jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i o poranku nasz gość Maciej Kulka. Dzień dobry, instruktor doskonalenia techniki jazdy, instruktor nauki jazdy, właściciel ośrodka szkolenia e, kierowców w Lublinie działający na tym rynku od wielu lat, no i biegły sądowy również z zakresu wypadków drogowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Długa lista. Długa lista, tak, ale i duże doświadczenie i o tym doświadczeniu, na bazie tego doświadczenia chciałbym z panem porozmawiać. 20 tysięcy wypadków tyle było w zeszłym roku, z czego 19 tysięcy spowodowali kierowcy. No, trochę włos na głowie się jeży. Tak, to jest przerażające, ale z drugiej strony też pocieszające, że z roku na rok ta liczba wypadków jednak maleje. Czyli ten rozwój infrastruktury drogowej sprzyja temu, żeby było jednak na drodze bezpiecznej. No i samochody, którymi jeździmy, również są w coraz lepszym stanie. No to co idzie nie tak, że wciąż jest te 19-20 tysięcy wypadków? No i teraz chyba jednak przejdziemy do, tej, do tych szkół jazdy do tych szkół jazdy. My jako instruktorzy nauki jazdy, właściciele szkół jazdy niestety staliśmy się ostatnio, ja to za każdym razem powtarzam, osobami, które przygotowują ludzi wyłącznie do zdania egzaminu. Jak mantrę to powtarzam, że te dwa systemy się rozjechały. Nauczyć się jeździć, a zdać egzamin? Te dwie rzeczy zupełnie ze sobą nie współgrają. Więc w zasadzie, my uczymy kursantów trochę jak małpy w cyrku, i później te osoby, które już uzyskają te uprawnienia, są zerwane jak pies ze smyczy. No, i zaczynają szaleć, zaczynają nie przestrzegać zasad ruchu drogowego. no i Najwięcej wypadków to są jednak młodzi kierowcy. Do 25 roku życia, więc te statystyki dalej są takie same. I my apelujemy od wielu, wielu lat, zresztą również z panem redaktorem, do tego, żeby zmienić system nauczania, żeby ten system nauczania był poświęcony nauczaniu jazdy, a nie przygotowaniu do egzaminu państwowego. Bo, bo tutaj niestety to jest ten problem. I ja wiem, no że to brzmi strasznie, ale te dwa elementy są zupełnie Sobą niespójne. Ktoś, kto potrafi zdać egzamin za pierwszym razem, nie oznacza, że będzie potrafił jeździć bezpiecznie, że będzie potrafił rozpoznawać zagrożenia na drodze, bo on się nauczy testów, wykuje, zda, zapomni i tyle. No i on będzie jechał i tak i będzie pilnował tak tutaj. Ma być tak, co do linijki. Tak? No kiedyś, jeszcze ja pamiętam, w latach 90. była wielka dyskusja na ten temat, jak egzaminatorzy potrafili na placu manewrowym, bo był pełny plac chodzić z linijką i sprawdzać, czy jest 20 cm czy więcej. No teraz już Od tego linij. na szczęście nie ma, natomiast rzeczywiście te manewry są przeniesione do ruchu drogowego, nie ma już sprawdzenia z linijką. Niemniej jednak kursanci chcą tylko, abyśmy przekazywali wiedzę związaną z egzaminem. Już nie ma elementu związanego na przykład z tankowaniem paliwa, z ustawieniem trójkąta ostrzegawczego, z zabezpieczeniem pojazdu po kolizji. No, od razu dostaniemy pytanie od rodzica, czy od kursanta, czy to jest czy na to egzaminie. Nie tak. ma, no to po co pan mi głowę zawraca? Więc yy, ludzie też zapominają o tych podstawowych zasad ruchu drogowego. Nagrałem taką yy, na, na swój profil społecznościowy, taki materiał gdzie pokazałem, jak ludzie jeżdżą na drodze jednokierunkowej nie od lewej krawędzi, tylko z prawego pasa. I, i film w no w właśnie, trzech, bo się z 3 dni, zdobył 2 miliony y, odwiedzin, i ludzie byli zdziwieni. Od 4 miesięcy zmieniona organizacja ruchu, dwa pasy ruchu w jednym kierunku, droga jednokierunkowa, oni jadą w prawo. Z lewego pasa. No właśnie, bo to jest tak, że my też trochę nie przestrzegamy tych przepisów, tak? Jeździmy na pamięć, no to, to właśnie jeździmy jak nam, jak nam po prostu wygodniej. Tak? Czyli znaczy chyba odrobinę jesteśmy egoistami, jeździmy tak, jak żyjemy, i to jest też dosyć istotne, żeby. Może znajomość sama, sama znajomość przepisów nie jest tutaj. Pewnie kluczowa, chociaż bardzo potrzebna, natomiast wyobraźnia jest dosyć istotna, bo rzeczywiście nie da się pewnych rzeczy nauczyć, natomiast, no, jak to powiedział Albert Einstein, wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona. I to jest dosyć istotne, żebyśmy też potrafili dostosować tą prędkość do panujących warunków na drodze, rozpoznać nawierzchnię równa, nierówna, błoto, śnieg liście, żeby dostosować tą prędkość. No i tu jest znowu kolejny taki apel do, do rządzących, żeby. Opublikowano ustawę o kierujących pojazdami, w której zawarty jest okres próbny dla młodych kierowców. Bo przypomnijmy, że od 2013 roku jest ustawa, ona później była modyfikowana no i właśnie, podpisana przez prezydenta. 11 Dubek. lat mija, bo miało być coś takiego, że ktoś, kto zda egzamin, w ciągu trzech lat miał zrobić taki kurs doszkalający, czyli tak no, nazwijmy to w skrócie płyta poślizgowa i takie doskonalenie techniki jazdy. To, tak, czego to zostało, nie ma. To zostało później zmodyfikowane, ale to był taki fajny kompromis. Wypra wypracowany, bo pierwszy raz y, środowisko szkoleniowe, egzaminatorzy y, y, mieli szansę wypowiedzenia się i, i dopracowania pewnego konsensusu. To zostało wypracowane. To przeszło, przeszło przez Sejm, przez Senat, y, później z powrotem przez Sejm i podpisał prezydent Duda i od wielu wielu lat ta ustawa czeka na opublikowanie przez Ministerstwo Infrastruktury i do tej pory nikt tego nie opublikował. Bo ja pamiętam te 10 lat temu, to była jeszcze mowa o tym, że nie można tego wprowadzić, ponieważ CEPIK, który obowiązywał, czyli ten system ewidencji, centralna ewidencja tak, pojazdów i kierowców, no ta pierwsza wersja już jej nie opłaca modernizować. Trzeba zbudować CEPIK 2 tak zwany i. To 10 lat minęło i dalej nie można tego zrobić, bo wtedy podobno to był problem techniczny. Jak Ale wpisywać, jak zaznaczać, że ktoś takie szkolenie to odbył. To problem w zasadzie żaden techniczny, dlatego, że jeżeli e, przy wydaniu po raz pierwszy jazdy określono by termin ważności tego dokumentu, na przykład 2 lata, i w tym czasie musi zrobić szkolenie i upływać i ten termin, to dokument po dwóch latach przestaje być ważny. A jeżeli doniesiesz szkolenie, dzisiaj ośrodki szkolenia mają systemy informatyczne, profil kandydata na kierowcę do tego ma dostęp starostwo do tego ma dostęp, ośrodek egzaminowania, więc nie ma problemu, żeby w tym systemie dopisać, że już został skończony. Prostu, tak? No i w tym momencie ktoś dostaje nowe prawo jazdy już automatycznie do domu na pocztę, pocztą i, i w tym momencie to nie jest jakiś kłopot. No, w dzisiejszych czasach rozwoju elektroniki, to no te 10 lat to jest jednak przełom technologiczny, jeżeli chodzi o, o, o sprzęt elektroniczny, o, o programy, o sztuczną inteligencję, a my się zastanawiamy, że nie można jakieś daty wprowadzić w dokumencie, to dla mnie jest to całkowicie niezrozumiałe, i co chwilę niestety słyszymy przerażające komunikaty medialne, że zginęli młodzi ludzie, że wpadli na drzewo, gdzieś rozpędzili. No to są tragedie rodzin, bliskich, przyjaciół, e, cał, całego społeczeństwa. Tylko dlatego, że ktoś nie potrafi jakiegoś problemu technicznego rozwiązać przez 11-12 lat. No dobrze, ale jeszcze wróćmy do tego samego szkolenia, bo pan powiedział to dosyć obrazowo, tak? że, że trochę szkolicie jak takie małpki do zdania egzaminu, bo. E, no to rzeczywiście, to są ściśle opisane jakby rzeczy, które na tym egzaminie trzeba zrobić, a egzamin polega na tym, że jak czeklista w samolocie, tak zrobił, nie zrobił, zrobił, nie zrobił. I tu nie ma żadnej jakby takiej egzaminator nie patrzy, czy ten ktoś rzeczywiście potrafi jeździć, czy sobie radzi za kierownicą, czy, czy ma tę wyobraźnię, czy, czy jakby bezpiecznie się zachowuje, tylko na zasadzie tak nie, tak nie. I ten no. system oceniania jest chyba trochę taki. No, nie, niezbyt odpowiedni, o tak, powiedzmy. Egzamin to jest stres. I ten egzaminator nie ma możliwości ocenienia tego kursanta pod kątem właśnie braku umiejętności czy też stresu, który, który towarzyszy temu kursantowi. I rzeczywiście tutaj jest brak takiego elementu emocjonalnego. Tak, jak pan powiedział, egzaminator zaznacza. Zaliczył, nie zaliczył. Ja miałem przyjemność być na takim szkoleniu w Wielkiej Brytanii. Uczestniczyliśmy w państwowym egzaminie. Zupełnie inaczej to wygląda. Na koniec egzaminu, już pod koniec egzaminu, egzaminator rozmawia z kursantem i pyta go, jak oceniasz swoją jazdę? Jakie błędy popełniłeś? No i wtedy to jest ten moment, w którym jeszcze kursant ma szansę wybronić się z błędów, które popełnił. Jeżeli je Bo jeżeli, jest świadomy, tak. Tak, jeżeli jest świadomy, jeżeli jest świadomo, że coś zrobił nie tak, to znaczy, że myśli nad tym, co robi za kierownicą po prostu. Tak jest. Tak? I, I ja znowu tutaj zacytuję znanego aktora Bruce Lee, który kiedyś powiedział, że ci, którzy nie wiedzą, że idą w ciemności, nie będą szukać światła. To jest takie jedno z moich ulubionych mod. Ale to właśnie można przełożyć na naukę jazdy. Jeżeli nie wiesz, że popełniasz błędy, to znaczy, że nie jesteś ich świadomy, to znaczy, że stwarza zagrożenie. Ale jeżeli ty potrafiłeś wymienić, dlaczego gdzieś tam za blisko podjechałeś, dlaczego się tak zatrzymałeś, co, co, co to było kierowało, dlaczego tak zrobiłeś, i to nie stwarza jakiegoś zagrożenia dla ruchu drogowego, to ten egzamin mam nawet to zarejestrowane na wideo. Taki egzamin został e, zaliczony, mimo że kursant autobusem przejechał na czerwonym świetle w Wielkiej Brytanii. A i to jeszcze dotyczyło autobusu do Tak, tego. dotyczyło autobusu, tak samo jak najechał na. Linię ciągłą, przejechał przez linię ciągłą, bo wyprzedzał jakiś pojazd zaprzęgowy. U nas w Polsce jest to w ogóle niedopuszczalne. W takiej sytuacji musiałby jechać 3 km, bo tyle tam gdzieś mniej więcej linia ciągła była. Musiałby jechać za tym pojazdem zaprzęgowym. E, więc nasze przepisy też trochę nie są dostosowane do takich sytuacji, które mamy w życiu. No dobrze, jeszcze wracając do tych młodocianych kierowców, mówił Pan, on, oni się zrywają ze smyczy, tak? No bo nagle zdał, ma prawo jazdy, poczuł moc, i, i to jest najbardziej niebezpieczny moment w całej karierze, powiedzmy, jako kierowcy, tak? bo pół biedy, jak od razu na przykład za punkty straci prawo jazdy na trzy miesiące, to jest zimny prysznic, ale niestety mieliśmy takie przypadki, no chociażby na Jana Pawła, przecież nie tak dawno temu, to dosłownie paręnaście miesięcy. I ten chłopak zdał za pierwszym razem. Tak, i, i przy dużej prędkości po prostu uderzyli w barierki, bo wpadli w poślizg. No właśnie, wpadli w poślizg, bo też nie ćwiczyli sobie na płycie poślizgowej. To też jest ten element okresu próbnego dla młodych kierowców, zawarty w ustawie o kierujących, która, przypomnijmy, nie została jeszcze opublikowana przez Ministerstwo Infrastruktury. Od 11 lat. Tak. Od 11 lat. I w tym momencie, gdyby ten młody człowiek miał szansę przejechania się po tej płycie poślizgowej, zobaczyłby, że po przekroczeniu pewnej bariery. W zasadzie nie da się już kontrolować samochodu, więc to też jest dosyć istotne, żeby na takie elementy zwracać uwagę. Natomiast no, dzisiaj dostępność do aut jest dosyć duża, bo taki młody człowiek e, może sobie wypożyczyć auto na minuty. Bez wiedzy nawet rodziców, więc rola rodziców jest w tym procesie edukacji bardzo ważna, szczególnie w tym okresie początkowym, żeby jednak siąść obok tego młodego człowieka, doradzić mu, zwracać uwagę na pewne elementy, nie na zasadzie krytycyzmu, tylko przekazywania własnych doświadczeń. No i to też było w okresie próbnym zawarte w tej ustawie o kierujących pojazdami. Był ten okres próbny jazda z osobą towarzyszącą, najbliższą rodziną, ograniczenie prędkości, zakaz jazdy nocą, zakaz wykonywania zawodu, kierowców. Przez pierwszy okres dwóch lat od daty posiadania prawa jazdy, no te wszystkie zmiany nie zostały wprowadzone. No właśnie, pytanie, nie jesteśmy w stanie ocenić, czy byłoby bezpieczniej, czy nie, gdyby te zmiany były wprowadzone, no ale tak intuicyjnie do tego zupełnie podchodząc, no jednak szkolenie dużo daje. Sam ale... wiem po sobie, że płyta poślizgowa, no jednak, uczy pokory, i to wszyscy ci, którzy gdzieś tam na te, tego typu szkolenia przyjeżdżają dobrowolnie, bo chcą, to samo mówią, że to jednak uczy pokory. Jak w innych państwach te rozwiązania są stosowane z sukcesem, w związku z powyższym, my nie odkrywamy Ameryki. Stosujemy wzorce, które są sprawdzone. I to jest też dosyć istotne, żeby dać szansę, żeby zweryfikować. Ponadto, no, potężny problem, który jest w, szkole, w szkołach jazdy, my nie mamy żadnych programów nauczania. W zasadzie um, każdy instruktor robi, co chce. Tu nie ma żadnych norm, żadnych przepisów. Nikt niczego nie narzuca, nie ma żadnej weryfikacji tego, co my robimy. Nikt tego nie sprawdza. Bo egzamin weryfikuje, tak? Znaczy, no, egzamin znaczy, tak. Ale nasz ale... punkt pierwszy, uczycie pod zdaniem no, egzaminu. No i, i tutaj znowu jest pewien problem, bo ludzie pytają, za którym razem ja zdam. Są publikowane przez media statystyki zdawalności poszczególnych szkół, co znowu wymusza szkoły, żeby się skupiać na tych dobrych statystykach. No i kółko się zamyka. No tak, bo ktoś zdaje za trzecim czy za czwartym razem, a... Ale umie jeździć na przykład. No. Tak, a zda za pierwszym i, i potem jest problem. Możemy tak dzień, dwa, trzy albo i tydzień rozmawiać, bo bezpieczeństwo w ruchu drogowym to jest coś, co nas wszystkich dotyczy. I temat bardzo, bardzo szeroki, ale niestety czas nam się kończy. Bądźmy bezpieczni, po prostu więcej pokory, więcej rozwagi, a myślę, że wszystkim nam będzie z tym lepiej. Maciej kulka był naszym gościem, bardzo dziękuję i. Dobrego dnia tradycyjnie. Dziękuję bardzo.